Cześć serdeczna strzelnica, z tej strony J. Bartek i witam was w odcinku z Kopanito All Stars Soccer, tak jest. Były dwa odcinki z tego, miał być cały turniej u mnie na kanale, a wyszło z tego, wszyscy wiedzą co wyszło, były tylko dwa. Trzeci nagrałem, ale nie wrzuciłem. Zagramy sobie dzisiaj mecz Włochy-Anglia, bo ja tutaj gram taką wielką ligę światową, to już ostatni jakby z tych turniejów. Jedno z wam tylko pokażę jeszcze. To tutaj jest, o, online multiplayer coming soon. Jak tylko to wycominguje soon, tutaj do nas, na komputery, to nagram wam z tego odcinek, macie to jak w banku po prostu, bo nawet może nie jeden, bo to będzie dobre, jeśli będzie tylko z kim grać, bo widzę, że generalnie piłka nożna już sama, no sama piłka nożna to nie jest jakiś oblegany przez graczy, a jeszcze jakieś takie dziwne podejście. Mi się to podoba. Jak widzicie, filmy wracają na kanał, więc możecie zostawić za to lajka w górę, tylko że oczywiście nie na długo, ponieważ za dwa dni sobie wyjeżdżam. Nie mam pojęcia czemu mam tylko 30 FPS-ów, coś jest nie tak. To nie jest chyba tak wymagająca gra, że mój komputer nie daje rady. Ale kuźwa, te FPS-y to jest makabra. No trudno, mam nadzieję, że nie ogląda się tego jakoś tak źle. Nie powinno być tyle. Dodali nowe rzeczy fajne sobie. Zaraz wam pokażę. Główki i przewrotki między innymi. Fajnie daje to pole do popisu. O, właśnie ten teraz zrobił. Tylko nie wiem czemu komputer robi przewrotki z połowy boiska, bo nigdy to mu nic nie dało. Ale fatalne są te klatki na sekundę. No trudno. Rozwalimy dzisiaj rywala tutaj. Dobra. Spokojnie. Tu jest jakiś... A Anglia to są te chipy, które odpadły z euro. Dobrze im tak. Grają gówno, to odpadają. I strzał. Nie wiem jaki mam challenge, no to... Ogra... Czekajcie chwilę. Challenge. A mam przechwycić 5 podań przynajmniej. Ale to nie będzie takie trudne. Czy jak już mam 2... Ustawiłem dłuższy mecz, bo odcinek nie był taki krótki. Aczkolwiek nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo może już przynudzać pod koniec. O, troszkę mi nie wyszło tutaj. Dobrze, przynajmniej nie przegrywamy. A no jak... Nie wiem, pewnie nie zauważyliście, ale ja, no bo nie mieliście jak, ale gram na najwyższym poziomie trudności. Znaczy nie na najwyższym, bo najwyższy jest dostępny dopiero kiedy wygram wszystkie puchary. Wtedy można dopiero, wtedy się odblokowuje ten najwyższy. No nie. To będzie główka, patrzcie. Oj. Wtedy dopiero się on odblokowuje i jak go będę miał, to też na pewno coś na nim spróbuję pograć i może nawet coś nagram. Ale to jest najwyższy z dostępnych w tej chwili, czyli trzeci profesjonalny. Bo to oni mieli super strzałem. A, bo ja też mam. No zaraz sobie my też strzelimy. Oni se strzelili, zaraz my se strzelimy. Uwaga. Najszybszy kontratak w dziejach. Teraz sobie przypomniałem, raz tak zrobiłem. To ten gościu, co stał na środku, był jakoś tak w bok ustawiony, że tą piłkę kopnął w boki. Ja nie dałem rady ją wykręcić już. I zmarnowałem. Teraz nawet o tym nie pomyślałem, ale... Było dobrze tym razem. To będzie strzał z dystansu. Bardzo fatalny. Fatalny to ty jesteś, hehe. Zadanie wykonane, no proszę. Tego zadania jeszcze nie miałem, żeby 20 minut ukończyć. Żeby 20 minut gry. Wrzutka? No i, no i to jest właśnie... Podobają mi się te przewrotki. Podobają mi się, bo da się fajne rzeczy robić. Raz taką piękną bramkę strzeliłem. Taką jak tu mniej więcej, tylko że przy samej linii wszystko było i to było jeszcze fajnie to wyglądało. Dobra, dawaj piłkę. Kuźwa, kręcone włosy, ma nie wiadomo czy to chłopak czy dziewczyna jest. To jest Isamu w ataku, ten co ma piłkę. Autentycznie Isamu. O fuck. Co ja tu zrobiłem, to nie mam pytań. Zagrywamy do przodu. O nie. O nie. No, tego nie roz... Tak
takim wyjściem bramkarzem można sobie popsuć cały mecz. Ale nie rozumiem tego, muszą to zmienić koniecznie, bo to jest totalnie durne. To, że ten komputer próbuje kopać ze środka boiska z przewrotki. No i... No nie. Ciota. Ej, ciota. Chyba wygrywam. Chyba 3-1. 28 minuta dopiero. No zobaczymy, jeszcze nie grałem nigdy na takiej długości meczu. Zobaczymy jaki będzie końcowy wynik. Jakiś 11-8 na przykład. A, super, niepotrzebnie to zrobiłem. Nie lubię tego super ruchu. Niby fajnie, że go wprowadzili, bo jego nie było od początku. Jego dodali później do gry. Niby fajnie, ale jakoś ja nie umiem go nigdy użyć. Nigdy go nie umiem użyć tak, żeby z tego bramka jakaś padła, żeby obronić akcję. Jeszcze drugi słaby to jest ten wiatrak taki na bramkę, bo też... No, zatrzymał... Oj, miałem ostatnio taką akcję piękną. Gość oddał ten super strzał. Odbiło się od dwóch moich zawodników, przez co stracił moc. Ja puściłem wiatrak. Więc się piłka odbiła. I dwie dobitki oni strzelali. Za każdym razem ten wiatrak to wszystko... jakby... No, odpychał. Więc przydaje się niby, ale ja tam wolę inne. Taki magnes na przykład jest świetny, bo tego można zarówno wykorzystać w znakomity sposób w ataku, no 100% akcję się ma. Jak wystarczy, no wchodzi się, jak stracę piłkę, wchodzę bez piłki do bramki, wciskam ten magnes, jest bramka. Aj. Jest wtedy bramka. No i wybronić tak samo wiadomo, można jak już leci do mojej bramki, ja sobie wciskam. To do tej bramki już nie leci. I to jest chyba najlepszy super ruch, którym można i strzelić gola i obronić akcję. No i jeszcze super strzał można tym zatrzymać. To jest też świetne. Fuck. 3-1. Kończy się pierwsza połowa. A brakuje mi jednej rzeczy tutaj, bo jako że oni tak musieli chyba, przecież to nie szło randomowo, i tak musieli tych piłkarzy jakby sami narysować. I nie ogarniam, czemu nie zrobili chociaż podobnych trochę do tych takich prawdziwych. No tu mógł być na przykład taki Balotelli, czemu by nie miał być Balotelli. Albo prawdziwy Lewandowskiego, grałem reprezentacją Polski. To Lewandowski, no wyglądał jak Lewandowski jeden. Ale już inny na przykład wyglądał totalnie jak, nie znam żadnego piłkarza w Polsce, który by wyglądał tak jak drugi z napastników. A tutaj... No może, ja bym tak strzelał, tu jest Cassano przy piłce na przykład, tylko że Cassano to już nie gra na przykład. A tu jest Pirlo, tylko że Pirlo z kolei nie gra w ataku. Tam jest Montolivo na obronie. Ale Montolivo też nie gra na przykład ostatnio z Hiszpanią w ogóle, nie wiem co się z nim dzieje. W Milanie chyba jest dalej, ale nie wiem jak mu się żyje. A w Anglii z kolei gra Isamu, który jest Polakiem. I nie gra w piłkę jeszcze dodatku. Oj, źle podkręciłem. To jest mój błąd, że ja... Mylę te strony podkręcania. O właśnie. Proszę bardzo. Tak się strzela piłkę magnesem. Znaczy gola. 5-1. Ktoś powiedział, że to jest bardzo trudny poziom. Chyba jest 5-1. A już druga połowa. O, może być spokojnie. O Jezu, ale jestem drewnem. Wychodzę tym bramkarzem niepotrzebnie. Teraz oni mają jakieś zamrożenie. Zamroził swojego idiota. O kurde, a to mogło być groźne. Sobie podał główką. Znaczy nie da się podać główką, ale strzelił po prostu swojego. Jemu się już odwrócili. Fuck. Fuck. Tracimy to prowadzenie. Tracimy prowadzenie nasze kochane. No! Odczep się i samu. Fajnie. Fajnie, swojego sfaluj. Mam jeszcze parę gier w zanadrzu, które mogę nagrać. Wprawdzie, no mówię, został mi teraz ten dzień i jeszcze jeden. Już mnie nie będzie, więc już nie wiem, czy po powrocie też mi się będzie chciało. Pewnie mi się będzie chciało, ale zobaczymy jak to będzie.
No! I? O Jezus. Nie wyszło to. Przejęcie i od razu strata. Tu ślizg. Fatalnie. Jest 5-4 albo 5-1, to jest niemożliwe. Ja się wiem do roboty, ale zaraz wydają super ruch. Aj. No, 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 no. Tutaj. A jeszcze jedno mi się nie podoba. Jak ja wrzucam piłkę, żeby drugi z przewrotki strzelił i on strzela, to gola dostaje ten, co wrzucał, a nie ten, co strzelił. I to jest też denerwujące. Znaczy, niby to nie ma znaczenia żadnego, ale... Ale mogło być już... To znowu oczywiście źle podkręcam. No, wiadomo. Taki Bartek. Mamy sobie wiatraczek. To jest tego wiatraczka, nigdy nie wiem, kiedy użyć. Zawsze do końca mam nadzieję, że się akcja wybroni sama. Ale proszę, jak teraz. Wsunąć, strzelił w środek bramkarz, jakby był, to ten. To by wybronił pewnie. Aj. Ale... Dobra. I... Kurde mol. Ale tu będzie. Ale fatalny jestem. Ale jestem fatalny. Dobrze. No, mamy problemy. Szczerze powiedziawszy, 68 minuta. Dobra, koniec. Koniec zabawy. Ten się tepnął i zesrał. Przy okazji. Fuck. Dobra, spokojnie. No. Trzeba tu z przewrotki jakąś akcję im rozwalić. Uwaga. Poczekajcie, poczekajcie. Ten jak się Cassano wystawia, nie, bo Cassano to jest pomocnik. W sensie tutaj jest pomocnik. Ale... Rzuta? Kurde mol. Ale akcja była ładna. To mi każdy musi przyznać. No. Oj, ten teraz nie będzie miał wrócić, patrzcie. Nie wróci. A nie, bo jest powtórka, dobra. A no... O ja pierdzielę, nie lubię tego. Nie wiem, jak to teraz naprawić. Jak tu zrobić, żeby to było? Chyba nie zrobię. Taka gra właśnie, świetna. Super gra, ale można powiedzieć, że wygrałeś. A nie, dobra, biegnie. Fajnie. Tak jest z bramkarzami na rzutach rożnych, tak samo. Jak się rzuci jakoś źle przed rzutem rożnym, to też potem w siatkę biegnie. Dobra. Spokojnie. Tutaj jakiś achievement. Master... Master Trapper. Nie mam pojęcia. Master Fapper. Hehe. Hehehe. Fuck. Pięknym ślizgiem. Dobrze. I kontratak, jak Włochy z Hiszpanią. Z Hiszpanią, tak. Tak miało wyjść, ale nie wyszło. No i kurde, toś podał po prostu. To miało być wypuszczenie przed siebie piłki, ale... I... Fuck. Kurde, jak się powywracaliśmy. Teraz ja podaję na rzut rożny, jeszcze mogę mieć problemy z tego powodu. Dobrze, pięknie. Kurde, ale warzywie teraz. No się bronimy rozpaczliwe, taka typowa sytuacja. Jak Polska ze Szwajcarią z kolei. No trochę jest tych porównań do Euro, ale... Ale takie czasy nastały, jak to mówią. Takie mamy klimat, o. Sorry. I dup! A nie wiem co ja... Nie wiem... Nie wiem... Nie wiem co ja zrobiłem. Tamci mają magnes jeszcze, ale komputer nie jest na tyle mądry, żeby magnesem strzelić gola. Może sobie co najwyżej przyjąć piłkę. A za tym mamy dwie bramki przewagi, więc to jest niemożliwe, żeby jeszcze oni wygrali. Mają półtorej minuty. Łatwo.
No, dziękuję, do widzenia. 6-4, nie wiem ile tam tego odcinka zaszło, ale pewnie niedużo w sumie było. 10 tysięcy expa dostałem za ten mecz. Jestem, uwaga, na 6 miejscu w Lidze Srebrnej. Kiedyś byłem w Lidze Złotej, ale teraz nie grałem dużo i spadłem trochę. Tu jest coś takiego. Jest coś takiego jak qualifier zadali teraz. He! Ja jestem koksu jednak. Bo brakuje mi w tej chwili, Liga Złota to jest 500. A nie, to ja chyba nie byłem w Lidze Złotej, no bo się nie traci tego expa. A może pozmieniali progi. Tak też być może. A no nie wiem. Nie wiem. Dobra, na razie, cześć, do widzenia. Może coś wam jeszcze nagram na tych wakacjach, może nie, zobaczymy jak to będzie. Cześć.